Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pierścionek, dość ładny wyrób, imitujący wyrób dawny, na którym zastosowano pewną starą metodę oszustwa, ostatnio chyba mniej chętnie używaną, z powodów ekonomicznych, natomiast dawniej dość często. Tutaj na szynie są naniesione cechy, które wskazują na to, że może pochodzić z Kanady z lat 1984 do 2015. Aż w tamtym czasie obowiązywało tam takie prawo, które nakazywało nanoszenie symboli. W przypadku złota to mogły być różne symbole, ale symbol 18CT był dopuszczalny w przypadku złota. No i oznaczało to, to była deklaracja, ale taka deklaracja, która w połączeniu z imiennikiem twórcy była jednocześnie odpowiedzialnością. Czyli można było wskazać, który to jest twórca i jaka jest deklaracja. Jeżeli coś się nie zgadzało w wyrobie, no to wtedy można było sobie takiego wytwórcę skarżyć no, o oszustwo generalnie. No i teraz bardzo często się zdarza, że na tego rodzaju wyrobach umieszcza się dodatkową cechę, która też w Kanadzie jest obowiązkowa, czyli słowo platinum albo plat. Plat oznacza platynę. No i to by tak wyglądało rzeczywiście. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta korona razem z całą bizą są wykonane z białego metalu. Nie jest to srebro, bo to nic nie dzieje. Więc można przypuszczać, że to jest platyna i więcej za to zapłacić. Można było więcej za to żądać, dlatego że platyna swego czasu była znacznie droższa od złota. No co, no spektrometria wskazuje, że ten metal jest to pallad. Więc w tamtym czasie pallad był w takiej cenie mniej więcej jak dzisiaj, a platyna była dwa razy droższa od złota, więc ktoś chciał to wykorzystać. Bardzo często spotykam tego rodzaju oszustwa, ale w odniesieniu do białego złota, czyli jeżeli jest wyrób z żółtego i białego złota, to bardzo często zdarza się, że właśnie jest napisane plat, co sugeruje platynę, a to jest po prostu białe złoto. Kilka razy spotkałem się z takim bardzo perfidnym oszustwem, czyli pierścionek wykonany w całości z żółtego złota, jedynie z porodowaną koroną i napis plat, który sugeruje, że korona jest platynowa. No w tym momencie wiadomo jak jest. Wiatr na rynku się odwrócił, platyna jest dwa razy tańsza od złota, więc taki napis plat przy wycenie w takim skupie lombardowym będzie skutkował zmniejszeniem ceny, a nie zwiększeniem. Także ten rodzaj oszustwa już nie będzie spotykany. Oszustwa innego rodzaju z wykorzystaniem platyny pewnie będą się zdarzać, ale to zapewne w przyszłości takie rzeczy będą wypływać na rynku. Tutaj jest jeszcze ciekawa jedna rzecz, mianowicie jeden z kamieni, tych mniejszych, pokazany będzie teraz na fotografii, jest bardzo rzadkim spotykanym kamieniem na rynku. To jest szlif szwajcarski, czyli szlif uproszczony, czasem też nazywany szlifem 16x16, czyli 16 facet w koronie plus tafla i 16 facet w podstawie plus kolet. Ewentualnie brak koletu, czy tam kolet punktowy, jeżeli tam nie ma facety. Ciekawa rzecz. Bardzo rzadko to spotykam z reguły w starszej biżuterii. Tutaj są dwie możliwości, ponieważ ten kamień w ogóle nie pasuje do pozostałych. Tutaj są kamienie o barwie H, a ten jeden kamień ma barwę J, czy tam barwę I. I albo J, już nie pamiętam jak to oznaczyłem w tym momencie. Czyli no, raczej bym się skłaniał ku temu, że po prostu ten kamień wypadł z oprawy. Był źle oprawiony, wypadł z oprawy albo oprawa uległa uszkodzeniu i ktoś go zastąpił właśnie czymś, co miał pod ręką, a akurat pod ręką był kamień w szlifie szwajcarskim. Ciekawa rzecz. Ciekawe fałszerstwo, jak dzisiaj już kompletnie
Nie, znaczy ta metoda już dzisiaj będzie kompletnie nieskuteczna, nie będzie powodowała podniesienia ceny wyrobu, no ale kilka lat temu wszyscy, jak widzieli, że jest platyna w wyrobie, to się tym zachwycali i chcieli sobie taki wyrób płacić znacznie więcej.